To jest Larry. Hej kochani, witam w nowym dniu. Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj są urzędy. Dzisiaj są urzędy dłużej otwarte, więc powinnam być teraz w urzędzie i załatwiać sobie, jak to się nazywa, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony, międzynarodowy, ponieważ muszę się zameldować we Włoszech, a oni tego wymagają, ale zamiast iść do urzędu, to sobie siedzę i oglądam Nomadic Fanatic, oczywiście o kamperach, to mnie bardziej interesuje, także. To jest właśnie ten gość, który mieszka na stałe w kamperze, o, to jest jego kod, no, kod jest, słuchajcie, świetny. Mieszka na stałe w kamperze, a aktualnie zmienił kamper na vana i właśnie pokazuje, jak to się tam żyje. Kawusia oczywiście, mojej filiżance w Wenecji z Lawacy. Problem jaki jest, jak się ma taki setup. To tam widzicie, jest mój komputer, laptop, podłączony jest do telewizora krótkim kablem. W związku z tym nie mogę zmieniać filmu siedząc na kanapie, ani przewijać, trzeba wstać. A jak się człowiek zagnieździ na kanapie, nóżki sobie na stołeczku położy, na człowieku kawka siedzi, no to nie chce mi się tak ciągle podnosić i przewijać. I znowu jakiś nieciekawy kawałek, to jest akurat jest muzeum, to jakiś nieciekawy kawałek, to znowu trzeba się podnosić, więc po prostu przyciszamy telewizor i czekamy, aż się skończy. I przy okazji przypomniało mi się, jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie mam żadnych spersonalizowanych ikonek do filmów, które miałam wcześniej. To niestety jakaś krowa zablokowała mi tą funkcję, ponieważ zaklejmowała mi film, że użyłam jej okładki z książki. No please. Oczywiście w ikonce użyłam okładki i książki, ale czasami się używa fragmentów filmów albo muzyki i oni tylko piszą, że nie możesz na tym filmie zarabiać, a ta krowa normalnie. Jej okładka jest tak fantastyczna i w ogóle drogocenna, że postanowiła mi zablokować niektóre funkcje na YouTube. Zgłosiła taki claim, także tak mam do maja. Na pewno potem znowu się ktoś zgłosi, że coś już robi czyjeś, więc nie wiadomo, czy będą, kiedy będą te ikonki, także dlatego nie mam thumbnailsów. Kto jest przed cudem? Właśnie dostałam ogonem po twarzy. Kochani, mały tip dla kogoś, kto chciałby mieć kota. Pierwsze to jest to, że jeżeli będziecie chcieli z nim wychodzić i przyzwyczajcie kota, i super cool, tylko że on potem będzie codziennie wam miauczał o tej samej godzinie, bo będzie chciał iść na spacer. Taka jest natura kota. Kot lubi mieć wszystko poukładane i codziennie robić te same rzeczy, także przygotujcie się na to. Dzisiaj właśnie Lala miauczy cały dzień. A druga rzecz to jest taka, że musicie więcej sprzątać. No teraz na przykład, nie wiem, czy to wiosna już jest dla niego, ale postanowił zrzucić całe futro. Także cały czas po domu latają mi jakieś kłaki. Czeszę go codziennie, ale mimo tego cały czas wszędzie są kłaki, wiecie, no tak orbitują dookoła. Muszę uważać, żeby mi do kawy nie wpadły. No właśnie. Larry przyszedł. Larry przyszedł. Larry jest dzisiaj hiperaktywny, ale to u niego jest normalny stan. Także zdrowy kotek. Co pewnie. Zobaczcie. No chodź, zobaczcie.
No, da pan ci. Chodź. No, da pan ci tu. Dzicio. Chodź na koronkę. Chodź na koronkę, no. Nie lubi światła. To jest za ciuciń. To jest za stary. Marutka moja. Cia? To jest marutka moja. To jest moją malutką. Zala jest, ja? Powiedz hi do widzów, do naszych 1100 widzów. Co był kotem w telewizji? Widziałeś kotka? Jacksa widziałeś? Co? Tak sobie oglądam ten Nomadic Fanatic, jego kamper. I myślę, co będzie w moim kamperze, bo tak, nie będę miała normalnej lodówki, bo nie potrzebuję, nie potrzebuję ogrzewania. Ściany będą oczywiście ocieplone, by me, haha, przeze mnie. I będę miała lodówkę taką, którą się podłącza do zapalniczki. Będę miała toaletę turystyczną. No i przede wszystkim będzie stolik, z dwóch stron będą siedzenia samochodowe, obracane, z jednej strony będzie obracane, z drugiej strony będzie takie podwójne. Będzie łóżko, normalnie na długość człowieka, które nie będzie składane raczej, bo chciałabym, żeby to było wygodne, ponieważ będę tego kampera używać na razie na wakacje krótkie i na przyjazdy do Włoch, taki mój prywatny autobusik. My blue van. No i Solary będzie ze mną jeździł. Czy będziemy mieli miejsce do gotowania? Chyba nie. Chyba nie. Będzie woda do mycia rąk. To stwierdziłam, że mi się przyda. Będzie miejsce na kuwetkę Larego oczywiście i w ogóle miejsce na Larego, jakieś posłanko fajne. Ale no i co, nie będę miała telewizora, bo będę sobie wozić tablet ze sobą. Także potrzebuję doładowania do tabletu, no ale to też można ładować podczas drogi przez zapalniczkę. Także nie będzie prysznica ani takich rzeczy. Będę korzystać z zewnętrznych pryszniców. No i podczas drogi do Włoch, no to nie będę korzystać z pryszniców, bo 24 godziny i dojadę. No także taki jest ogólnie mój plan. Van jest na zewnątrz biały, ale w środku będzie zrobiony na niebiesko. Kochani, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na śniadanie będą sadzone jajka. Rozgrzewamy patelnię. Zaraz muszę smalec wyjąć z lodówki. Powinno mieć jakieś miejsce do trzymania jajek, jak ja wyjmę na blacie. Jajka. Jajka uciekają. Smalec roboty mojej mamy. Kaczki czy z gęsi, no ale w każdym razie jakiś taki. I smalczyk się roztapia. Patrzcie, no nie znoszę, jak mi się tak jajka rozlewają, bo zamiast na miękko to zaraz będzie na twardo to żółtko. Dzisiaj do Tesco muszę iść, bo wczoraj zapomniałam masło kupić i przy okazji kupimy sobie coś na obiadek. Na obiadek czy na kolację będą warzywka z serkiem topionym i kupię ten bulion, co wam ostatnio pokazywałam w Tesco z działu ekologicznego. Idę do galerii. W Tesco kupię sobie warzywa, mięsko i co tam mi się jeszcze spodoba. I chyba pójdę do KFC i kupię sobie nóżkę kurczaka. Na razie. Kochani, witam z Tesco. Kupiłam, tak jak wam mówiłam, warzywa na patelnię, przyprawą orientalną na promocji za 4 zł, tatar nie wiem za ile, mięso do tych warzyw, wieprzowe, wołowe, no i masło. Teraz idę jeszcze kupić przyprawy. Gdzie to było?
Jest teraz u kostka. To są jeszcze przyprawy na górze. Przyprawa do sałatek. Wiecie co tu jest? Makarony bez glutenu. Fajne, muszę kiedyś spróbować. Makaron gryczany. A tu jest na ten proszek do pieczenia bez glutenu. Zupa pomidorowa bez glutenu. Rosół bez glutenu. Już wzięłam ten drobełyszkę, że nie ma wyboru, że nie ma wołowego też. Jestem w kasie. Właśnie czytam przepis na te warzywa. I tu jest napisane, żeby kupić 250 gram piersi z kurczaka. Ale mamy za to wieprzowo-wołowe. Kochani, tak sobie liczę. Przez 4 dni wydałam 130 zł. No ale kupiłam 3 papiery po 8 rolek. No teraz sobie tu kupiłam w aptece C i A plus E za 10 zł. No i tak. Zobaczymy, ile to będzie dziennie. Muszę wziąć kalkulator. To kochani, wyszło 32 zł dziennie. A teraz idę już do domu zjeść tatara. Ta-dam! No i czyż to nie jest piękny widok, kochani? Tatar z jajeczkiem. I kto tu sobie śpi? Lali sobie śpi i ogonkiem macha.